Witam wszystkich na wykładzie pana Roberta, profesora Roberta Gwiazdowskiego, organizowanym przez Stowarzyszenie Koliber i Koło Naukowe Ekonomii Aktywni Studenci. Tematem wykładu będą finanse państwa, więc temat bardzo szeroki, mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie. Oddaję głos panu profesorowi. Witam panią bardzo serdecznie. Ja o tych finansach publicznych mówię od lat jako praktyk, a nie od teoretyk, bo ja nie jestem ekonomistą. Ja jestem profesorem prawa, a nie ekonomii. Ale będąc adwokatem, starałem się jakoś wyróżnić na rynku. Żeby się wyróżnić na rynku, musiałem się nauczyć czegoś, czego inni adwokaci nie ogarniają, czyli ekonomii. Bo powiem brutalnie, moim zdaniem niektórzy ekonomiści nie ogarniają ekonomii. Ci tak zwani makroekonomiści, bo tutaj widzę, że jest katedra mikroekonomii, to jest zupełnie inne zagadnienie, mikro i makroekonomia. Dla tej makroekonomii istotne są finanse publiczne. Nie ma państwa bez podatków. Są takie pomysły, żeby państwo zlikwidować. Anarchiści chcieli państwo zlikwidować. Dzisiaj anarchokapitaliści, czyli libertarianie, chcieli państwo zlikwidować. No ba, Marx, Karol, zapowiadał, że państwo zostanie zlikwidowane. Ale tak naprawdę to utopia. Państwa się zlikwidować nie da. Moim zdaniem nawet nie trzeba próbować, bo w niektórych obszarach jest lepiej, jak państwo jest, niż jak go nie ma. No ale żeby państwo funkcjonowało, to musi mieć pieniądze. A państwo może mieć pieniądze tylko i wyłącznie z jednego źródła, z podatników. Co prawda pojawiają się takie teorie, że państwo może sobie drukować pieniądze ile chce, więc tak naprawdę podatników do niczego nie potrzebuje. Ale do czego prowadzą takie teorie, to przekonaliśmy się ostatnio w Wenezueli. W zeszłym tygodniu była informacja, że ludzie napadli na bank. Napadli na bank, zabrali telefony, komputery, jakiś telewizor, a pieniądze zostawili. Bo pieniądze same w sobie nie są żadną wartością ani dla ludzi, ani dla państwa. My nie potrzebujemy pieniędzy, my nie potrzebujemy akcji, świadectw udziałowych, nic takiego nie potrzebujemy. My potrzebujemy coś zjeść, coś wypić, czymś się przejechać, gdzieś pojechać, a pieniądz jest tylko i wyłącznie instrumentem wymiany. No i teraz państwo, które musi wydawać pieniądze na różne rzeczy, może je brać z takich albo z innych źródeł. Podstawowe źródło to podatki. Oczywiście możemy nazwać je różnie. Podatki, składki, opłaty, ale tak naprawdę efekt jest jeden. To są te środki, które państwo wyjmuje nam w różny sposób z kieszeni, po to, żeby mieć na sfinansowanie swoich funkcji, swoich działań. Józef Schumpeter napisał kiedyś, że każda kwestia społeczna, polityczna, socjologiczna jest kwestią fiskalną, czyli podatkową. I miał rację. Jean-Baptiste Say pisał, że nie ma dobrych podatków, są tylko złe, ale wśród tych złych podatków niektóre są szczególnie złe. Krzysztof Dzierżawski z Centrum Adama Smitha postawił taką tezę, że podatki mają konsekwencje. Każdy podatek ma inną konsekwencję. I teraz, zbierając te trzy teorie do kupy, ja lansuję tezę, że najgorszym, najgłupszym podatkiem, jaki ludzkość sobie wymyśliła, to jest podatek nałożony na pracę. No bo są trzy źródła bogactwa narodów. Pierwszym źródłem to jest ziemia i jej aktywa. Tak? Drugim źródłem to jest praca. Człowiek w jakiś sposób pracuje, wykorzystując te aktywa. Trzecim źródłem to jest kapitał, tak zwany kapitał finansowy. I teraz ten kapitał finansowy jest trzeci w kolejce. Bo najpierw było tak, że pojawił się jakieś dobra i pojawił się człowiek, który te dobra na tej ziemi zaczął wykorzystywać. Tak, jakąś rybę złapał, tak, albo jakieś jajka ptaką podebrał. Czyli pracował. Ziemia położona odłogiem nie przynosi żadnej wartości dodanej. Człowiek zaczyna wykorzystywać tę ziemię i jej zasoby, tworzy wartość dodaną. Na początku wszystko przyjadał, więc nie tworzy żadnej wartości dodanej, a potem sobie wymyślił, jak zapolować na mamuta. Bo jak łapał zająca, czy łowił ryby, zjadał wszystko na pniu. A potem wykombinował, jak zrobić dzidę. I z tą dzidą mógł pójść na polowanie na mamuta.
No i tego mamuta to on już nie zjadł razem z rodziną, czy całym plemieniem, bo duży mamut. Więc najpierw było tak, że to mięso tego mamuta się mu wzięło i popsuło. A potem człowiek wykombinował, że przecież może je pociąć, tak, rozłożyć, słoneczko wysuszy, będzie suche, albo może takim białym czymś posypać, słone tak jest, i też to będzie na przyszłości. W ten sposób powstały oszczędności. Czyli w dzisiejszych słowach, w dzisiejszej nazwie kapitał. Tak? Bo ten kapitał to są oszczędności. To jest to, czego nie skonsumujemy na bieżąco z tego, co wyprodukowaliśmy, co wytworzyliśmy. I tak naprawdę gospodarka jest prosta. Ona się niewiele zmieniła. Kiedyś wychodziliśmy z jaskini, szliśmy łowić, polować albo zbierać. I dzisiaj jest tak samo. Tak? Tylko dodatkowo niektórzy chodzą skręcać iPhony, tak? Albo robią inne rzeczy, ale niektórzy w dalszym ciągu chodzą łowić. Tylko że nie łowią rękami, a wypływają kutrem na łowiska, tak? Niektórzy no, nie polują na te sarny, tylko hodują krowy. Niektórzy nie chodzą jajek wybierać ptakom, tylko podbierają kurom, które hodują. Ale mechanizm jest generalnie rzecz biorąc taki sam. I dziś jest państwo, którego kiedyś nie było. Dziś jest państwo, które ludziom zabiera część z tego, co oni wytworzą. Moja teoria jest następująca: państwo zabiera ludziom za dużo. No bo dziś obywatel statystyczny, za pracę którego pracodawca płaci 5000 zł, otrzymuje netto 3000 zł. 2000 z tego, co płaci pracodawca, zabiera od razu państwo na dzień dobry. Część wpływa do Urzędu Skarbowego, część do ZUS-u, część do NFZ, część na Fundusz Pracy, część na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. I pracownik dostaje 3, choć pracodawca zapłacił 5. Z punktu widzenia pracodawcy nie ma znaczenia. Więcej, nie jest znaczenia. On wolałby dać 5 tysięcy pracownikowi jednym przelewem i nic z głowy. Nie zatrudniać księgowego, który będzie musiał policzyć, ile na co on ma przeznaczyć. No ale pracownik dostaje 3. Mało tego, pracownik idzie na zakupy. Idzie na zakupy, wydaje te 3 tysiące. Jak wydaje te 3 tysiące, to kupuje towary i usługi i widzi na rachunku 2,5 tysiąca plus VAT. Ten VAT jest 5%, 8%, 23%. Mniej więcej to jest tak, że jak wyda 3 tysiące, to kupił towary i usługi za 2,5 plus 500 zł VAT. Ale to już nie wszystko, bo w tej cenie 2,5 tysiąca to przecież jest cło, akcyza, VAT, którego nie można było odliczyć, opłaty paliwowe, produktowe, wodne, skarbowe, notarialne, administracyjne, cuda, bianki. Następne 500 zł mniej więcej. Czyli obywatel statystyczny sprzedał swoją pracę, którą rynek wycenił na 5000 zł, a otrzymał z tego towary i usługi za 2000 zł. To jest sytuacja nienormalna. Tę sytuację trzeba moim zdaniem zmienić i ją można zmienić. Wystarczy chcieć. Nie możemy powiedzieć jednemu statystycznemu, że zostawimy mu 5000 zł. Czyli wszystko, co zarobi, bo przecież musimy mieć na emerytury, na renty, na szkoły, na lekarzy, na autostrady, ale możemy te pieniądze pozyskać z innych źródeł, a nie z opodatkowania pracy, bo opodatkowanie pracy ma fatalne konsekwencje. Jakie? Proszę bardzo. Taki Adam statystyczny dostaje te 3000 zł. Przychodzi do domu i mówi swojej Ewie: słuchaj Ewa, no za 3000 nie pociągniemy, tak? Musisz iść do pracy. No i Ewa idzie do pracy. Jak Ewa pójdzie do pracy, to ona nie zarobi tych 3000 zł netto, bo wartość jej pracy to nie jest 5000 dla pracodawcy, tylko trochę mniejsza. Dlaczego? No bo Ewa jednak urodzi dziecko. Jak urodzi dziecko, to najpierw będzie w ciąży, więc pójdzie na zwolnienie bardzo często, a nawet jeżeli nie będzie szła na zwolnienie, to potem pójdzie na pewno na urlop macierzyński, a potem na urlop wychowawczy. Za wszystko musi płacić pracodawca, trzymać jeszcze miejsce pracy dla niej, jak ona wróci. Nie dlatego więc ona zarabia mniej, bo pracodawca jest wstrętnym męskim szewinistą, tylko dlatego, że tak wychodzi prosto z rachunku ekonomicznego.
teoretycznie rzecz biorąc, jakby Ewa i Adam pracowali u jednego pracodawcy, to bym mógł im powiedzieć, nie ma problemu, możecie się zamienić. Ja pani mogę płacić tyle, co panu i na odwrót. Albo sumuję to, co wam płacę, dzielę na pół i też nie ma problemu. No ale niestety, jest tak, że Adam z Ewą pracują najczęściej u różnych pracodawców, w związku z tym działają prawidłowości statystyki. I te prawidłowości statystyki spowodują, że Ewa zarobi netto jakieś 2,350. A pamiętamy, że Skarb Państwa pobrał od wynagrodzenia Adama 2000, tak? Adam wypracował 5000, dostał 3, 2 wzięło państwo. Ewa poszła do pracy, robiła dokładnie to samo, dostała 2,350. Czyli dostała 350 zł więcej niż to, ile państwo zabrało z pensji jej Adama. Czyli druga osoba w rodzinie pracuje za 350 zł. To jest chory system. Można go zastąpić innym. Można obniżyć opodatkowanie wynagrodzeń, likwidując PIT, likwidując składki na ZUS, likwidując składki na NFZ, a wydatki ZUS-u, wydatki NFZ sfinansować z innych podatków. Jakie to są podatki? Proszę bardzo. Pierwszym podatkiem, który powinien być zmieniony całkowicie, to jest podatek dochodowy od osób prawnych, czyli od firm. Firmy w Polsce przez lata płaciły 0,5% swoich przychodów. Pół. Teraz troszeczkę więcej, to jest około 0,7. Mało tego, połowa tych firm w ogóle nie płaciła podatku. Teraz to jest troszeczkę mniej, bo 1/3 nie płaci. Ale w dalszym ciągu 1/3 nie płaci. Dlaczego nie płaci? Bo ma stratę. Bo jak wiadomo, celem działalności gospodarczej jest strata. To jest bez sensu. My proponujemy następujący deal naszym firmom. Zapłacicie 1,5%. Zobaczcie, dzisiaj rząd Morawieckiego mówi niektórym, tym gigantom technologicznym, nie tylko rząd Morawieckiego, Macron to mówi, w Niemczech rząd Merkel to mówi, musimy opodatkować gigantów technologicznych. 3% będzie wynosił podatek od ich przychodów. A Gwiazdowski mówi 1,5%, ale za to od każdego. Bo ja nie widzę różnicy między takim gigantem technologicznym jak Google na przykład, a firmą, która w Wietnamie produkuje szmatę. Znaczy, no, jakąś tam koszulkę czy coś innego. Produkuje ją za euro, wysyła do Europy za 1 eurocenta, tak mniej więcej na koszulkę wychodzi. Sprzedaje za 200 euro, ale 190 euro, 198 płaci swojej własnej spółce, która ma siedzibę gdzieś tam w jakimś Honolulu, za prawo nadrukowania na tej szmacie jakiegoś znaczka albo jakiegoś jeszcze innego napisu. Jaka jest różnica między tym modelem biznesowym, a modelem biznesowym Google, Amazona czy jakimkolwiek innym? Nie ma żadnej. Więc ja mówię tym naszym firmom, kochani, działacie w Polsce. To taki kraj stosunkowo spory, jak na Europę, który leży w centrum Europy. Tu przebiegają skrzyżowania wszystkich szlaków handlowych. To jest przekleństwo polityczne od wieków tego kraju, ale jego aktywo ekonomiczne. No bo gdzie indziej nie macie takich warunków, że w każdą stronę blisko. Mało tego, w tym kraju mieszka 37,5-38 milionów ludzi. To jest potężny rynek konsumenta. Oni kupują, bo muszą kupować różne rzeczy. W tym kraju jest 16 milionów, ponad 16 milionów pracowników. Pracowników, którzy rwą się do pracy. Którzy, większość z nich, no nie wszyscy, ale większość zdecydowana, nie chce zasiłków. Chce pracować. Mało tego, chce dobrze pracować. Wydajnie pracować, żeby jak najwięcej zarabiać. Więc jeżeli wy chcecie wykorzystywać te aktywa, to położenie tego kraju, tych ludzi, konsumentów i pracowników, to zapłaćcie 1,5% od przychodów, które tutaj uzyskujecie. Nie jesteście w stanie? Nie dajecie rady? Macie marżę za niską? Trudno. Zbankrutujecie. Bankructwo nie jest wadą kapitalizmu. Bankructwo jest zaletą kapitalizmu. Przypomnę, że za czasów komuny nie zbankrutowało żadne przedsiębiorstwo. Tylko, że w sklepach nie było. Bankructwo wymusza
zwiększenie efektywności. Jeżeli nie dajesz sobie rady, nie możesz zapłacić te 1,5%, bankrutujesz, to twój konkurent, który nie zbankrutuje, będzie miał wyższą marżę i wtedy on zapłaci. Państwu będzie z tego powodu lepiej, ale najważniejsze, że będzie lepiej tym 16 milionom pracowników, bo im będziemy mogli obniżyć opodatkowanie pracy. To jest główny cel. Musimy obniżyć opodatkowanie pracy. I ja się łapię za głowę, że tak naprawdę ja, liberał, który jest oskarżany o wszystko zło tego świata, o kryzys ekonomiczny, o nierówności społeczne, ja muszę mówić tym wszystkim socjalistom, komunistom, że ja chcę dać ludziom więcej zarabiać. Nie dlatego, że ja im pieniądze dam. Ja mówię tylko, że ja im je zabiorę. No bo, drogi Adamie statystyczny, jeżeli ty dzisiaj dostajesz 3000, to znaczy, że twój pracodawca wydaje 5. My nie będziemy zabierać aż 2000, my zabierzemy ci mniej. Ty, Adamie statystyczny, dostaniesz 3700. 3700. Powinieneś, według mnie, być tym zainteresowany. Zwłaszcza, że zapewniamy, tak, że będą środki na spokojne zabezpieczenie innych wydatków państwa, z tych innych podatków, które proponujemy. Poza podatkiem przychodowym od firm mamy jeszcze podatek VAT. 5%, 8%, 23%, efektywnie 16%. Jak policzymy, ile płacimy tego podatku VAT w stosunku do tego, co kupujemy, to efektywna stawka wynosi dokładnie 16,25%. I to jest stawka neutralna. My chcemy, żeby taka stawka była taka sama na wszystko. 16,25 pokrywa dzisiejsze wpływy z tytułu podatku VAT. Dopuszczam taką możliwość, że będzie więcej, ale na pewno mniej niż dzisiejsze 23. Bo większość towarów i usług dzisiaj jest na 23. Więc nawet jeżeli ta stawka jednolita byłaby 20%, nie może być wyższa, no to i tak będzie o 3 punkty procentowe niższa od tej, która jest dziś. Problem powstaje z żywnością, bo żywność dzisiaj, większość żywności jest na stawce albo 5, albo 8. No ale pamiętajmy, że wynagrodzenia netto wzrosną 20%, a ceny żywności wzrosną o 6%. Mało tego, tylko ceny żywności, bo reszta cen spadnie. Więc jeżeli taki najbiedniejszy Polak połowę swojej pensji wydaje na żywność, to zapłaci więcej, ale drugą połowę wydaje na towary i usługi opodatkowane 23, a będzie wydawał na towary i usługi opodatkowane maksimum 20, ale prawdopodobnie mniej, może nawet 16,25. Mało tego, wyobrażam sobie, że są pewne grupy społeczne, które na tym rzeczywiście stracą. Tak? To są na przykład ci biedni ludzie, którzy zarabiają tak de facto mniej niż mniejszą, niż najniższa średnia krajowa, bo pracują na czarno, dorywczo. I my im mówimy, dostanie się zwrot VAT-u tej różnicy. Skąd to weźmiemy? No proste. Bo wczoraj, jak oglądaliście panowie mecz, tak, zakładam, że piliście może piwo, jedliście chipsy albo słone orzeszki, to za te chipsy, orzeszki nie będziecie płacić 8, tak jak wczoraj, tylko będziecie płacić to 16, albo maksimum 20. W związku z tym, biorąc od was za chipsy i orzeszki, będę mógł tym najbiedniejszym ludziom dołożyć za to, że oni szyneczkę musieli kupić też na te 16%. Bo tych biednych, których nie będzie stać, jest znacznie mniej niż tych, których na to stać i którzy nagminnie wywalają żywność do kosza. Wywalają żywność do kosza między innymi dlatego, że tak naprawdę żywność dla większości Polaków jest tania. Dla niektórych nie jest tania, ale dla większości jest tania. Więc wprowadzimy mechanizmy, żeby wam się nie opłacało wyrzucać do kosza. Może jednak dzisiaj zjecie tą szyneczkę, której termin przydatności dzisiaj upływa, a jutro kupicie sobie serek. A nie tak, że no dobra, to wyrzucę tą szyneczkę i dzisiaj kupuję serek.
system podatkowy generuje problemy różne. Ten głupi system, który Państwu opisałem, generuje taki problem. Rodzi się mniej dzieci. Tak? Dlatego, że dwie osoby w rodzinie muszą pracować. Ja rozumiem, że wiele kobiet chce pracować. U mnie w kancelarii pracuje wiele dziewczyn i nie wyobrażam sobie, jak nasza kancelaria mogła funkcjonować, gdyby nie one. Tak? One trzymają robotę w tej kancelarii. Chcą. Tak? Ułożyły sobie ścieżkę. Tak? Wiedzą, co chcą robić w życiu, wiedzą, co się realizować, wiedzą, że jak będą dobrze pracowały, to za jakiś czas zostaną partnerami w tej kancelarii. Może na kiedyś tam później nie wiem, zrobią jeszcze doktorat, może zostaną profesorami. Mają to opanowane. Tak? Ale ile jest takich kobiet? 10%? 15%? 20%? Większość kobiet pracuje w jakimś sklepie. Albo robi coś, co robić musi. Dlaczego musi robić? No bo Adam statystyczny zarobił 3000 zł i ta jego Ewa statystyczna też musi iść do roboty. Więc praca kobiet jest przymusem. Żebyśmy nie wiem jak zaklinali rzeczywistość, dla większości Polek praca jest przymusem. A powinno być wyborem. No i jaka jest tego konsekwencja kolejna? Kolejna konsekwencja jest taka, że jedna Polka rodzi 1,3 dziecka. To znaczy 100 Polek rodzi 130 dzieci. To znaczy, że 65 to dziewczynki. Jak te dziewczynki urodzą tyle samo, taki sam procent dzieci, to urodzą 80 dzieci, to 40 będzie dziewczynek. Jak one urodzą tyle samo dzieci, co i taki sam procent jak mamy i babcie, to urodzą 50 dzieci, to 25 będzie dziewczynek. No i sorry, winę tu, ale tych 25 dziewczynek nie utrzyma tych 65 babci. Nie ma takiej możliwości. Nie ma. Musimy spowodować, żeby utrzymanie tych 65 babci na ich emeryturach było oparte nie na opodatkowaniu pracy i na składkach emerytalnych tych 25 wnuczek, tylko na tych orzeszkach, które wy będziecie jeść, kibicując naszym futbolistom, na tych 1,5%, które będą musieli zapłacić przedsiębiorcy od tego, że w Polsce mają fabrykę samochodów, obuwi, albo centrum logistyczne, albo firmę transportową, albo centrum handlowe. Jak, drodzy przedsiębiorcy, nie jesteście w stanie zapłacić tego 1,5%, zamknijcie to w diabły, te sklepy otwórzcie sobie na Kajmanach. Tam macie siedzibę podatkową, tam miejcie sklepy. Albo fabrykę. Chcecie wybudować fabrykę silników do Mercedesa? Proszę bardzo, wyprodukujcie. Jak będziecie sprzedawali, dopóki inwestujecie, nic nie płacicie. Jak zaczniecie sprzedawać i zaczniecie brać przychody, no to zapłacicie 1,5%. Nie chcecie zapłacić? To proszę bardzo, na Cyprze tam też możecie sobie taką fabrykę wybudować. Nie ma najmniejszego problemu, bo my mamy w Polsce coś, czego nie mają gdzie indziej. Nigdzie w Europie nie mają, tak patrzę was, nie mają, tak? Tylko my w Europie mieliśmy dwa wyżyny demograficzne po II wojnie światowej. Pierwszy od razu po drugiej, tak jak wszyscy, i drugi w czasie wojny polsko-jarodzeckiej. Tak? Był stan wojenny, godzina policyjna, po 10 nie można było wychodzić, po 22 nie można było wychodzić z domu, na dodatek prąd wyłączali, bo był 20 stopni zasilania, a jak był prąd, to w telewizji był jeden program, Urban głównie leciał, nie mieliśmy co zrobić, zrobiliśmy dzieci. Tak? I tylko my mamy te dzieci. Ale te dzieci wyjeżdżają za pracą do Niemiec, do Wielkiej Brytanii. Dlaczego wyjeżdżają? Bo nie ma warunków do zarabiania w Polsce. Dlatego, że w Wielkiej Brytanii kwota, która w Polsce opodatkowana jest podatkiem 30%, jest w ogóle zwolniona z opodatkowania. Tak? W Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku wynosi 11 tysięcy funtów. W Niemczech prawie 9 tysięcy euro. Tak? Tylko my opodatkowaliśmy, jak idioci, coś, czym dysponowaliśmy, czyli młodych ludzi chcących pracować, a kapitału nie opodatkowaliśmy w ogóle. Podatek Belki został wprowadzony w roku 2003. Wcześniej kapitał w ogóle nie był opodatkowany. No i teraz co chwila zaczynają się jakieś akcje, żeby zlikwidować podatek Belki. Ja mówię, to jest akurat jedyny podatek, który jest sensowny. Podatek pobierany u źródła, w takiej samej wysokości, nie jakiejś tam progresywnej, jak niektórzy myślają, od wszystkich. Wielu nawet nie zwraca uwagi, że go płaci. Tak? Natomiast o wiele gorszym podatkiem jest podatek 40% de facto od wynagrodzenia pobieranego od sklepowej.
niż 19% podatek liniowy pobierany od zysków kapitałowych. Można to zrobić. To trzeba zrobić. Za tym przemawia ekonomia, stosunki gospodarcze, polityka, socjologia, psychologia. Adam Smith zajmował się tymi wszystkimi rzeczami. Adam Smith uchodzi za ojca liberalizmu, ale tak naprawdę Adam Smith nie był ekonomistą, bo takiego kierunku nauki jeszcze nie było. Tak? Smith wykładał teorię uczuć moralnych. Tak się nazywa jego pierwsza książka. Teoria uczuć moralnych. Patrzył na człowieka właśnie z tej perspektywy psychologii, polityki, gospodarki, czyli bardzo wszechstronnie. Dzisiaj niektórzy specjaliści, eksperci mówią, że tu się trzeba skoncentrować na wąskim zagadnieniu. Oni wiedzą wszystko o czymś i nic o wszystkim pozostałym. W związku z tym koncentrują się na reformach punktowych, ale nie biorą pod uwagę, że jak gdzieś dotkniemy palcem, to się takie fale rozchodzą, tak? I te różne fale wpływają najpierw na różne inne punkty, po których się rozchodzą, a potem wracają do punktu wyjścia. I dlatego trzeba stosować nie reformy punktowe, tylko teorię takiego socjalisty, nie liberała, Gunnara Myrdala, teorię okrężnej przyczynowości. Ta teoria okrężnej przyczynowości w ekonomii jest bardzo zbliżona do teorii sprzężeń zwrotnych i w fizyce, i w biologii. Wszystko jest zamknięte w pewien krąg przyczynowo-skutkowy. Trzeba umieć określić te związki przyczynowo-skutkowe. Trzeba umieć widzieć, trzeba chcieć dostrzec związek między wysokim opodatkowaniem pracy a fatalną sytuacją ZUS-u. Dokładnie nie, ZUS-u nie wyrażam. ZUS ma się świetnie. FUS-u, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I nikt na to nie patrzy. A taki jest właśnie związek. No bo jeżeli emerytury tych emerytów, którym dzisiaj wypłacamy emerytury, są zależne od składek płaconych przez dzisiejszych pracowników, a ilość czy liczba emerytów rośnie, a liczba pracowników maleje, a tak się właśnie dzieje, no to jest coraz mniej na te emerytury. W związku z tym trzeba było bardziej opodatkować tych, którzy płacą na dzisiejsze emerytury. No ale nie możemy ich za bardzo opodatkować, bo oni nam uciekną do Londynu, albo do Berlina, albo gdziekolwiek jeszcze indziej. Proszę pamiętać, że Niemcy i Francuzi w tej chwili od tego roku liberalizują warunki pobytu u siebie Ukraińcom. Tak? Chcą, żeby Ukraińcy do nich przyjeżdżali. No jeżeli Ukraińcy, to prędzej pojadą do nich Polacy, więcej Polaków, tak? Bo bliżej mają chociażby, mają więcej Polacy rodzin w Niemczech niż mają ich Ukraińcy, więc większe zakorzenienie. Nie da się opodatkowywać tych młodych ludzi w nieskończoność, żeby mieć na te emerytury. Musimy to zmienić, tylko trzeba chcieć. Padają różnego rodzaju pytania dotyczące, czy nawet nie pytania, zastrzeżenia, tak, tak, ex cathedra. Nikt nie chce ze mną usiąść do stołu i dyskutować o tym projekcie podatkowym. Tam jakiś artykuł ktoś napisze, o, że to nie poważne. I weź się ustosunkuj. Mi się już nie chce ustosunkowywać do tych wszystkich rzeczy, do których się ustosunkowałem 1586 razy, albo może 1589, już nie pamiętam dokładnie, przez 30 lat, zwalczając różnego rodzaju głupie argumenty mówiące, że się nie da. Ten model, który proponuję, nie jest dobrym modelem podatkowym. Bo jak twierdził, że bo w tym kraju, którego zacząłem, nie ma dobrych podatków. Są tylko złe. Ale ten mój jest zdecydowanie lepszy od tego istniejącego. A może inaczej, nie lepszy, bo to nie tak. Mniej zły, bo nie wywiera aż tylu negatywnych skutków, jak ten, który dzisiaj obowiązuje. Ja mogę dyskutować o tym, skąd wziąć pieniądze do budżetu. Możemy rozmawiać, jak nie podatek przychodowy od firm, to na przykład jaki. Ale nie ma dyskusji co do tego, że musimy obniżyć opodatkowanie pracy. Nie może być takiej dyskusji. Jeżeli ktoś mówi, nie możemy wprowadzić przychodowego, bo to, bo siam to, bo sram to, bo wam to, to ja się pytam, jak chcesz obniżyć opodatkowanie pracy. No to się trzeba zastanowić, no to się zastanów. Jak się zastanowisz, to przyjdź, to pogadamy. Dopóki zwalczasz
proponowany przez nas system podatkowy, ale jednocześnie nie masz pomysłu, jak zapewnić państwu pieniądze na emerytury przy jednoczesnym obniżeniu opodatkowania pracy, to nie będę z tobą gadał, bo nie mam o czym z tobą gadać. Bo efekt jest taki, że ci młodzi ludzie 3 lata temu poszli głosować na PiS, a w tej chwili nie wiadomo, na kogo pójdą głosować, dlatego PiS wymyśla kolejne pomysły, jak tych młodych ludzi przekupić. Przy czym to są propozycje bezsensowne, tak? No bo spójrzmy na pomysł obniżenia opodatkowania o wam, tak? Do 26 lat nie będziecie płacić podatku, tak? Świetnie brzmi, prawda? Zachęcająco. Problem polega na tym, że pójdziecie do roboty, jak ten atom statystyczny, dostaniecie 3000 zł, tak? I potem przez kolejne lata wasz pracodawca będzie wam dokładał, tak? 3% rośnie na przykład, tak? Bo na postówce rośnie. No i się okaże, że jak macie 26 lat, to zarabiacie 3600. No i wtedy przyjdzie rząd i powie, nie, 650 to dawaj, tak? Bo takie są podatki, więc będzie zarabiał 2950. Po 5 latach pracy będzie zarabiał 2950, choć na początku zarabiałeś 3000. Ale uwaga, w tych 26 rok życia kobiety rodzą dzieci, najczęściej mają 27 lat, pierwsze dziecko, tak? W związku z tym mamy fatalną sytuację demograficzną, fatalną, i wpychamy kobiety w następującą sytuację. Co roku, jak pracowała, rosły jej zarobki, co roku miała troszeczkę więcej, teraz myśli o tym, żeby urodzić pierwsze dziecko, dup, będzie miała mniej, tak? Dobra, damy jej 500 na to pierwsze dziecko, tylko że to w dalszym ciągu i tak będzie mniej, tak? Nie będzie aż tyle mniej, ale jednak będzie mniej, bo to 500 to jest mniej niż to, co zabierzemy z jej opodatkowania z tytułu tego, że w końcu zacznie płacić podatki. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Oczywiście możecie mieć mnóstwo pytań. No, jesteśmy na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Studenci zawsze mają dużo pytań, więc ja bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania, jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo wątpliwości co do tego systemu, który przedstawię. Są takie? Studenci. To jak w starym dowcipie takim komunistycznym. Stoi facet na placu czerwonym i rozdaje takie karteczki. Podjeżdża milicjant, zganiają faceta, patrzą mu puste. Co pan stoisz, puste kartki rozdajesz? A po co pytać, pisać? No wszystko jasne. Tak? Ale w takim razie, jak wszystko jest jasne dla was, to ja jedną rzecz powiem paniom. Dobrze? Otóż z zmianą systemu podatkowego nierozerwalnie związany jest system emerytalny. Nierozerwalnie. Na czym polega idea emerytury obywatelskiej? Ta idea polega na tym, że nie dotykamy dzisiejszych emerytur. Dzisiejsze emerytury wypłacamy tak, jak one są wypłacane. To są prawa nabyte, nic nie zmieniamy. Jedna zmiana, jaka nastąpi, to taka, że jak będzie waloryzacja, to ona będzie kwotowa, a nie proporcjonalna. Czyli wszyscy będą dostawali taką samą kwotę, co będzie powodowało, że maleją różnice między tymi emeryturami. I ci emeryci, którzy dostają najniższe dzisiaj emerytury, nie będą mieli aż takiej różnicy między tymi, którzy dostają najwyższe emerytury. Natomiast młodym ludziom, tak, mówimy, jak wy pójdziecie do roboty, to nie będziecie płacić składek emerytalnych na emerytury dzisiaj wypłacane, bo na swoje nie płacicie, to płacicie na dzisiaj wypłacane. Nie będziecie płacić tych składek, będziecie mieć więcej pieniędzy dla siebie, więcej zapłacicie za łożeczki na tym meczu, ale na starość, jak wy pójdziecie na emeryturę, dostaniecie wszyscy taką samą emeryturę. Wszyscy taką samą, równą emeryturę. Dlaczego tak? Dlatego, bo ja nie będę musiał wydawać w ciągu waszej aktywności zawodowej 200 miliardów złotych na to, żeby liczyć, że będziecie mieli emeryturę o 10 zł mniejszą albo większą. Tak? Bo tak mniej więcej takie różnice są w tych różnych emeryturach. Jak wy będziecie szli na emeryturę, to 3/4 z was nie będzie dostawało emerytury wyższej niż minimalna. ZUS wam wyliczy, że ona będzie niższa od minimalnej, wtedy dostajecie minimalną. 1/4 z was będzie dostawała wyższą emeryturę od tej minimalnej. Ale różnice w tej 1/4 będą na poziomie 100-150 zł,
Pan ZUS na to wszystko, na obliczanie tego wszystkiego wyda 200 miliardów złotych. To jest chory pomysł. To jest jakaś paranoja generalnie rzecz biorąc. No ale teraz, dla was jest jasne, będziecie mieć równą emeryturę wszyscy. Dla emerytów jest jasne, nic nie dotykamy. Mamy problem z tymi, którzy już dzisiaj pracują. Tak, znaczy nie mamy problemu. Problemu nie mamy żadnego. Dlatego, że część z was ma na tym swoim koncie emerytalnym, to ZUS wam przesyła co jakiś czas, jakieś tam kwoty. Znaczy, tam nie ma żadnych kwot, ale tam jest wyliczone. I teraz robimy tak. Jeżeli ktoś z was dzisiaj dostałby emeryturę wyższą od minimalnej, dostanie za te 10 lat, 15, 20 czy 30 lat dostało tę wyższą emeryturę od tej minimalnej. Natomiast ktoś z was, 3/4 albo więcej, jeszcze nie ma na tym swoim koncie tyle, żeby mieć tą minimalną emeryturę, dostanie tą minimalną. Nie damy mniej, damy więcej niż wynika z dzisiejszych obliczeń, tylko zamiast mówić, że to jest minimalna emerytura, nazwiemy to obywatelską emeryturą, ładniej brzmi. Tak? I w ten sposób powiążemy obniżenie opodatkowania pracy waszej, żebyście nie musieli płacić takich wysokich podatków i tak wysokich składek na dzisiaj wypłacane emerytury, żebyście mogli więcej zarabiać, żebyście mogli mieć więcej dzieci, żebyście mogli odkładać na swoją własną emeryturę. Bo dzisiaj nie czujecie takiego powodu, nie czujecie takiej potrzeby. Dlaczego nie czujecie takiej potrzeby? Macie dziadków, a dziadkowie dostają jakieś emerytury. Jak dziadkowie dwa się dostają emerytury, to wy czujecie, no dobrze, jak jedziecie na wakacje, to pewnie dziadek albo babcia tam jeszcze dorzucą troszeczkę, nie? Jak ja byłem w waszym wieku, zawsze tak było. Zawsze dziadek z babcią coś mi tam dorzucili. Mi aż było głupio, bo w pewnym momencie to ja zarabiałem więcej niż dziadek miał emerytury. Jako student, jak sobie zarabiałem. A i tak szedłem przed wyjazdem do dziadka, bo dziadek tak się przyzwyczaił, że lubi dawać wnuczkowi, że mi było głupio powiedzieć, dziadek, wiesz co? Ja to już sobie daję radę sam. No ale tak nie będzie. Ale tak nie będzie. Nie będzie tak dlatego, że na emerytury waszych dziadków pracuje jeszcze pokolenie wyżu demograficznego tego ze stanu wojennego. Tak? Natomiast wy niestety się lenicie, tak? Nie robicie tych dzieci. No i efekt jest taki, że będzie niestety katastrofa demograficzna. No chyba, że jeden z moich konkurentów zrealizuje swój program i w roku 2036 rzeczywiście wyłączy prąd, bo do tego zmierza ten jego program, bo mówi, że zamknie kopalnię. No kopalnię to można zamknąć jutro. Natomiast co z elektrowniami węglowymi, które na tym węglu pracują? Czy je też ma zamiar zamknąć? Czy będziemy importować węgiel z Donbasu, tak? Ja planuję, że ja tak podejrzewam, że on chce zamknąć również elektrownię. Ale jak się zamknie elektrownie to węglowe, to skąd prąd? Z wiatraków i paneli. Właśnie, to może nam poprawić sytuację demograficzną. Ale to nie ma się. Była taka historia, jak chyba we Frankfurcie był blackout, tak? No i dokładnie 9 miesięcy później urodziło się zdecydowanie więcej dzieci, niż rodzi się przeciętnie tego samego dnia w innych częściach roku. I wiecie, jak RWE, to był fantastyczny chwyt marketingowy, bo tu co prawda marketingu nie ma, ale RWE zrobiło taki numer. Tego dnia, kiedy był ten blackout, ludzie wściekli, oni wydali komunikat. Wszyscy, którzy urodzą się równo 9 miesięcy od dnia dzisiejszego, mają dostawy od RWE prądu za darmo. Do końca leci. Więc rozbroili z jednej strony, rozbroili bombę takiej złości, no a z drugiej strony pokazali związki przyczynowo-skutkowe, bo one tak właśnie istnieją. Nie można. Rozładował się laptop, tak. No to co robić? No. Dobrze, więc ja wam życzę dużo dzieci. O, jednak jest pytanie. Ja chciałem zapytać o podatek od nieruchomości.
Jak wiadomo, Ziemia jest ograniczonym zasobem. Prognozuje się, że ta Ziemia będzie zyskiwała na wartości, zwłaszcza w krajach europejskich. I czy uważa Pan, że podatek od nieruchomości jest podatkiem dobrym? Z tego, co słyszałem, to przedsiębiorcy, którzy w nieruchomości prowadzą działalność gospodarczą, płacą 20 razy większy ten podatek od nieruchomości. Czy jest Pan za tym podatkiem, czy chciałby go Pan zlikwidować, czy jakoś zmienić? Nie, absolutnie bym nie likwidował podatku od nieruchomości, wręcz przeciwnie. Go bym mocno zmienił, tak? Wprowadziłbym podatek od wartości nieruchomości. On nazywa się podatkiem katastralnym czasami, ale ta nazwa niektórym się źle kojarzy. Niektórzy mówią, że to podatek katastrofalny, ale proszę Państwa, to nie jest normalne, na przykład w Warszawie, że metr kwadratowy willi na Żoliborzu, zostawmy Żoliborz, na Mokotowie, bezpiecznie politycznie, że metr kwadratowy willi na Mokotowie kosztuje tyle samo, co metr kwadratowy kawalerki na robotniczym targówku. To jest chore rozwiązanie. Drugi przykład, tak? Kupuję sobie działkę za 10 dolarów za metr, no dobra, zostawmy dolary, no 100 zł za metr i ona sobie leży, tak? Leży, potem państwo zbuduje z podatków państwa jakąś drogę dojazdową, kanalizację zrobi, poprowadzi linię energetyczną. W związku z powyższym ja tę nieruchomość mogę sprzedać nie za 100 zł za metr, tylko za 10 tysięcy za metr, tak? Jak ona poleżała 5 lat, to ja nawet podatku żadnego nie zapłacę od tego, tak? I to, jak taki model zestawimy z tym, że od opodatkowania pracy zabierają nam na dzień dobry 40%, a potem dokładają jeszcze 20% z VAT-u, a potem jeszcze w tej cenie jest następne 20% różnego rodzaju podatków i opłat, to jest system fatalny. I ten system trzeba zmienić. Zmiana podatku od nieruchomości jest jednym z elementów zmiany całego systemu. Tylko oczywiście podatki od nieruchomości to nie jest sprawa rządu centralnego w Warszawie. To jest modelowo określamy w Warszawie, a decyduje się w gminach, u siebie, bo to u was gmina są te nieruchomości. Jaki pan ma pomysł dla rolników, na rolnictwo? No po pierwsze zrównanie warunków z rolnikami z innych krajów. Oczywiście fantastycznie by było, gdyby dopłaty były takie same, bo niestety są inne. To był moim zdaniem błąd negocjacyjny. Mogliśmy tutaj, wchodząc do Unii Europejskiej, jednak powiedzieć, no zaraz, moi drodzy, równość to równość, tak? Ja bym chciał, żeby były takie same, albo żeby nie było w ogóle. Tak? I wtedy Francuzi, Niemcy nie wytrzymają z naszymi rolnikami konkurencji, nie mają najmniejszych szans w ogóle, tak? Dlatego się nie chcą na to zgodzić. Skoro to wymaga zgody naszych partnerów unijnych, a nie dostaniemy zgody naszych partnerów unijnych, to we własnym zakresie możemy zrobić jedną rzecz. W regulacjach. Unia plus zero. Wprowadzanie jakichkolwiek dodatkowych obostrzeń, ograniczeń na polskich rolników, których nie musi być zgodnie z prawem unijnym, to jest absurd jakiś. Po prostu absurd. Niech ci rolnicy sprzedają jabłka, niech ci rolnicy sprzedają soki. Wyciskają te jabłka i sprzedają soki chociażby, tak? Niech oni wędzą te wędliny, które mają z tych swoich krów. Jak idą po te środki z Unii Europejskiej, to niech nie muszą wypełniać większej ilości papierów niż taki Niemiec czy taki Francuz. Więc absolutnie Unia plus zero, obniżenie tak zwanych cen transakcyjnych, czyli tych wszystkich kosztów transakcyjnych, tak? Czyli tych wszystkich kosztów, które wpływają na podrożenie towarów rolnych w łańcuszku dostaw, aż tam do samego końca. Bo tu jest dosyć duże pole do działania, ale oczywiście zachęcam rolników, żeby oni tworzyli grupy producenckie, tak? Żebyśmy nie czekali, aż rząd Warszawy coś tam im zrobi, coś da. Niech tworzą grupy producenckie, bo grupy producenckie łatwiej będą się przeciwstawiały tym różnego rodzaju hurtownikom, niż dzisiaj samotny rolnik ma do powiedzenia, tak? Im większa grupa, tym lepiej.
No dobrze. No jeszcze jedno pytanie, to ostatnie, tak? Bo to już godzina wykładowa minęła. Dobrze, panie profesorze, mam takie pytanie. Załóżmy, że jest dzisiaj ten najbardziej pesymistyczny scenariusz, prawdopodobnie jest możliwy najbardziej, że no będzie tak jak, no tak jak jest i będzie to kontynuowane, będą wygrywać te opcje polityczne, które wygrywają, te, które obiecują najwięcej. I ziści się ten czarny scenariusz, o którym pan profesor mówił, gdyby nie było tych reform, które pan profesor przedstawia. Jakie pan widzi możliwości ratunku dla nas, młodych ludzi, gdyby takie coś zaistniało? Co my wtedy będziemy mogli zrobić? Wtedy będziecie mogli zrobić dużo. Wtedy właśnie. Bo ludzie postępują rozsądnie wówczas, gdy wszystkie inne możliwości zawiodą. Dopóki można mamić 13 emeryturą, 500 plus na pierwsze dziecko, potem będzie można mamić 500 plus dla kobiety w ciąży już, a potem może wprowadzimy 500 plus dla kobiety, która planuje zajść w ciążę, 14 emeryturą i tak dalej, i tym podobne. A w końcu to pieprznie, bo nie ma takiej możliwości, bo z pustego i król Salomon nie był w stanie nalać. I wtedy jak pieprznie, to się powtórzy sytuacja z 1989 roku. Tak? Komuniści oddali władzę nie dlatego, że byli tacy dobrzy, tylko dlatego, że już nie mieli z czego dawać ludziom pieniędzy. I to się powtórzy. Bez względu na to, czy będzie rządził PiS, czy będzie rządziła Platforma, w pewnym momencie nie będzie pieniędzy, żeby więcej dać. Można będzie wprowadzać wyższe podatki, no ale proszę Państwa, my mamy 2% podatników, którzy zarabiają więcej niż 85 tysięcy złotych. 2%. Więc jeżeli my nawet tym. O, jakbyśmy 100 najbogatszym Polakom zabrali wszystko. Wszystko. Oni tam mają majątek 100 miliardów. Znaczy, to majątek 100 miliardów polega na tym, że tyle jest warte ich przedsiębiorstwo. Ale to ich przedsiębiorstwo jest warte tyle razem z tymi maszynami i pracownikami, którzy tam pracują, i z wycenionym w ten sposób strumieniem przychodów w przyszłości. A dobra. Zabierzamy 100 miliardów, tak? To jest 1/4, na kwartał wystarczy państwu, budżetowi, bo wszystkim wydatkom publicznym mamy około 800 miliardów, tak? To starczy na półtora miesiąca tak naprawdę, tak? A co potem? Więc potem będzie można drukować pieniądze, nie? Te blondynki z NBP spokojnie wydrukują. No i będzie jak w Wenezueli. Ale jak my się mamy zachować przed czymś takim? Co my możemy zrobić? No jesteśmy na uczelni, więc ja nie mogę wam powiedzieć, co macie zrobić, ale no dobra, że mam mikrofon. Głosować na fair play. Dziękuję bardzo.